Witajcie moi drodzy, tu Jasnowic Nazar wizje w punkt. Moi drodzy, witam Was w drugiej z trzech części arcyważnego moim zdaniem filmu pod tytułem Rozruba polityczna przed nami. To jest takie wejrzenie do końca tego roku na to, co nas czeka w polityce i przez polityków. Polityce i przez polityków. Bardzo ważne. Moi drodzy, zachęcam Was do obejrzenia pierwszej części. Wtedy dopiero można zrozumieć drugą i każdą następną. Pierwsza część była dokładnie 20 godzin temu, 15 września 2021, na naszym kanale Jasnowic Nazar Wizję w punkt i ma tytuł Rozruba polityczna przed nami, część pierwsza z trzech. Link do pierwszej części znajdziecie, kochani, w opisie do tego filmu oraz w moim komentarzu, który będzie przypięty do, do tego filmu. Zarówno także znajdziecie taki, taką malutką podpowiedź na samym końcu, 40 chyba sekund to jest przed samym końcem. Danej audycji, danego filmu znajdziecie w propozycji na samym końcu. To YouTube poda to jako propozycję, to pierwszą część. Warto, a nawet moim zdaniem trzeba obejrzeć pierwszą część, aby każdą następną rozumieć. Warto wracać. Moi drodzy, co jeszcze? Aha, przed Wami tutaj takie moje czekoladki, ale nietypowe czekoladki. Ten, kto się przygotowuje do tych trudnych wydarzeń, no wie, że to są czekoladki związane z legendą. Legendarne czekoladki. Mowa o tych czekoladkach. Mowa, moi kochani, o tych czekoladkach, które w środku się prezentują. Następująco, to nawet zobaczcie, jest tak pięknie zabezpieczone białym tutaj takim papierkiem, żeby nie wyschło. to jest zawsze dwuwarstwowe, jedna już zjedzona. Oto się tak prezentuje, jak kawałki tortu. Co to jest? Legendarna niemiecka czekolada energetyczna pilotów Luftwaffe, moi drodzy. Historia czekolady szoka kola. Sięga 1935 roku. Receptura została opracowana przez Teodora Hildebranda, założyciela firmy Hildebrand. Kakao und Schokoladenfabrik. Coca-Cola zadebutowała, moi drodzy, pierwszy raz na rynku niemieckim w czasie olimpiady w 1935 roku. I była pierwotnie określana jako czekolada dla sportowców. Ale zauważono, że jest to czekolada, która wzmacnia energię, że rozbudza, rozbudza. Więc postanowiono wykorzystać ją podczas yy, drugiej, yy, drugiej W, II drugiej W światowej, gdzie używali ją głównie właśnie żołnierze niemieccy, w tym oczywiście, jak wspomniałem, piloci, Luftwaffe. Moi drodzy, ja powiem w ten sposób: przygotowania u mnie są na szeroką skalę, ponieważ ja zdaję sobie sprawę z tego, co nadchodzi. Ja nie znam dokładnie dnia i godziny, co mówię już przez pół roku. Nie ode mnie to zależy. Obawiam się bardzo listopada tego roku, co nie znaczy, że to się wydarzy w listopadzie, ale co też oznacza, że to się może też i nie wydarzyć, lub wydarzyć. Ja po prostu się obawiam, pamiętając pierwotne swoje myśli, pierwotne swoje wizje, widząc w swoich wizjach żółte liście opadnięte, skojarzyłem to z listopadem, opadłe liście. Ale to może być też listopad 2022. Generalnie uważam, że ten rok jest rokiem kończącym wielu, wiele spraw. Znajdziecie także na naszym kanale Jasnowic Nazar wizję w punkt. Film z takim tytułem Wiele spraw w tym roku będzie się kończyć. Film z 9 lutego 2021, w tym roku wiele spraw się będzie. Kończyć, warto obejrzeć. Firma 50, prawie dwie minuty. Zachęcam. Ten rok jest rokiem kończącym szereg spraw w życiu prywatnym ludzi, w życiu zawodowym wielu firm i politycznym. A rok 2022 to będzie wielkie podsumowanie. Wielkie podsumowanie. Nie wiem dlaczego obawiam się tego listopada tego roku. Bo nigdy nie mogę dać gwarancji nikomu, przecież, że. I nawet dobrze, że nie mogę. To wszystko już od Boga zależy że stanie się ta wielka W. Wiemy, że Władimir Putin obezwładnięty jest demonem pana z Wąsikiem z lat 30-40 minionego wieku. I wiemy, że pan z Wąsikiem, przed atakiem na nasz kraj, przed wywołaniem katastrofy świata, kilkakrotnie zmieniał swoją decyzję dotyczącą terminu, dotyczącą ataku. Mnie szereg rzeczy niepokoi. Między innymi, na przykład, to, że w Rosji jest tak dobra szczepionka, a jednocześnie I tak władza tam zachęcała do, do, do pewnych czynności z igłą związanych, a jednocześnie teraz słyszymy, że towarzystwo związane z Putinem i, i, i sam jegomość zachorowali i muszą być w izolacji. W trakcie, słuchajcie, Zapad 2021, w trakcie tak ważnych ćwiczeń i manewrów, gdzie Putin jest fascynatem wojska, armii, siły. Coś mi tutaj, kochani, nie gra, coś mi tutaj nie pasuje. No, sprawia to we mnie pewien niepokój. Ja się nad tym dzisiaj zastanowię, co w trawie piszczy. Ja się dzisiaj nad tym zastanowię, co w trawie piszczy. Aha, ale nim przejdziemy do tych ważnych kwestii, odpowiem na chyba cztery czy 5 pytań. Które tutaj mam na laptopie, bo laptop mam po lewej stronie od ekranu, czyli musimy, czyli po tej stronie. Mam te pytania od widzów i widzek, bardzo was nurtujące, choć dla mnie, uważam, że przekraczające pewne granice, no ale. Ale one się powtarzają nie tylko w tym miejscu. Pierwsze pytanie: dlaczego pan nie pokazuje twarzy? Czy ma pan coś do ukrycia? I co jeszcze, i co jeszcze, i co jeszcze na tych tajnych grupach wymyślicie? Przyjąłem taką formę kanału, a trzeba założyć i trzeba wiedzieć, że tutaj, na tym kanale to ja ustalam wszystkie zasady. Ja, moi drodzy, jestem, uważam się za mądrego człowieka i człowieka odpowiedzialnego. I moi bliscy, moja rodzina za takiego mnie uważa. Stąd na przykład moje przygotowania do pewnych wydarzeń i to bardzo rozległe przygotowania. Więc ja dbam, tak naprawdę, moi drodzy, o to, aby zachować swoje i moich bliskich bezpieczeństwo. To jest bardzo ważne. Jestem odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoich bliskich, swoich zwierząt, a także mojej osoby. I ci, co tego nie rozumieją, niech założą kanał, niech założą swój kanał, niech pokażą swoją twarz, niech dadzą pełny swój adres i zobaczymy, jak to będzie. Ja wiele rzeczy teraz przechodzę. Nie informuję was o tym, bo pewne no policja po prostu zabroniła mi po prostu o tym mówić, są pewne czynności i ja mm, bardzo zabiegam o swoje bezpieczeństwo, mam założone kamery. Ale pani dalej pisze, bo nie przeczytałem do końca, że są tacy, którzy pokazują twarz. Okej, okay. to jest ich wola. Ale proszę zobaczyć jedno. Pani Agnieszko, ile lat mają ich kanały na YouTubie? Ja zacząłem na YouTubie rok temu. Są tacy, którzy mają kanały od 14 lat, od 8 lat, czy też od 5. Ja od roku. Proszę mi wierzyć, że gdybym założył kanał w ich latach, pewnie by to wszystko było, no pokazałbym tą twarz. Ale to są dawne lepsze czasy, spokojniejsze lata, fajniejsze czasy, do których tęsknimy. Teraz jednak czasy są bardzo trudne, wręcz można powiedzieć niebezpieczne. Coś w trawie piszczy, coś wisi w powietrzu. No, chyba pani się ze mną zgodzi. To taka moja odpowiedź. Kolejne pytanie. Pani Anna, czy mógłby się pan odnieść do faktu, że krążą po sieci, czyli chyba po internecie, tak? Chodzą, chod, krążą po sieci, w zamkniętych grupach. Zdjęcia, które pokazują często, że ma pan brudne ubrania, jest pan biały na tych zdjęciach, cały umorusany jakby w mące, jak bochen chleba. I Jest na końcu takie słowo, no. No pani Anno, coś tu odpowiedzieć, szanowna pani. Oczywistą oczywistością jest to, że ja się pracy żadnej nie boję. I znam wartość pracy, znam ciężar pracy, znam jej ciężkość, szczególnie wtedy, gdy ona się kończy, pod koniec dnia, gdy próbuję wyłuskać też dla Was to wszystko, co tutaj widzicie czas na to, żeby nagrać. A ile myśli się kotłuje, a ile wcześniej sił człowiek fizycznie stracił? Szczególnie wtedy to wiem, kiedy zasiadam w fotelu do herbaty po tym wszystkim. Ale mnie nurtuje jedno, bo pani powiedziała, na zamkniętych grupach. Aha, na zamkniętych grupach Facebookowych jest napisane. Ale dlaczego zamkniętych? Dlaczego? Co te grupy mają do ukrycia, że są zamknięte? Dlaczego jakaś weryfikacja tam jest, którą trzeba przejść, aby tam się dostać, aby być członkiem tej grupy? Czy u mnie jest cokolwiek zamknięte? Czy u mnie są jakieś zamknięte grupy? Tu jest otwarty kanał. Otwarty kanał jest tu. Każdy, każdy może tu obejrzeć każdy z moich filmów na naszym kanale, do czego zresztą zachęcam. Ja się z każdej osoby, z każdej widzki nowej, z każdego nowego widza cieszę, jak małe dziecko. Cieszę. A każdemu stałemu widzowi się bardzo nisko kłaniam z szacunkiem. Są też tacy widzowie, których ja. Mogę zaraz po przebudzeniu, jakby mnie ktoś w środku nocy obudził, 10 osób wymienić, które są prawie od początku i im się jeszcze niżej kłaniam. A po trzecie, proszę panią, ja mógłbym chodzić w garniturze. No ja wiem, że na tych zdjęciach, umorusany po pracy, w trakcie pracy, ktoś tam podszedł, prawda? bo krąży tam mój adres, zdjęcia porobili i się cieszą, że wyszedł Nazar i jest cały umorusany, bo przed chwilą był u drobiu i tam sypał dezosan, czyli środek, dezosan vigor środek do dezynfekcji, dezysekcji kurnika i tak dalej, i tak dalej. No umorusany. Robię co, to co sobotę. Bo dbam o jakość moich zwierząt, o to, żeby te zwierzęta dobrze żyły. Bo je szanuję. Bo one mi dają jeść. Oczywiście mówię, mógłbym chodzić w garniturze, to no nie ma problemu. Ja wiem, że teraz prawda, no, w mediach można zobaczyć ludzi chodzących w tych niebieskich, granatowych garniturach, no bo badania pokazują, że w takim granatowym garniturze człowiek odbierany jest dużo lepiej, profesjonalniej. Ale ja chodzę normalnie, jak normalny człowiek, bo chciałbym, aby o moim profesjonalizmie nie stanowiło moje ubranie, bo nie szata zdobi człowieka, ale to moja sprawdzalność, skąd i bez wątpienia, ja wiem o tym, to jest najwyższa sprawdzalność w Polsce i wy sami o tym mówicie, że ta sprawdzalność stanowi o moim profesjonalizmie. Skądinąc zobaczcie, mówiłem o Nord Stream 2. Mówiłem, że Nord Stream 2 będzie miał wielki problem, i mówiłem, że Nord Stream 2 nie ruszy. Dlaczego? Bo mówiłem, że Biden świetnie to zrobił, bo on wiedział, że zrobi to niemieckimi rękami zablokują. Nie musiał tego sam robić, nie musiał sobie robić wrogu w Europie. I zrobił to. Zaraz będzie rządzić lewica z zielonymi w Niemczech, a już na niemieckich stronach są tytuły. Emisje metanu z Nord Stream 2 mogą być jeszcze gorsze od spalania węgla. Mamy to nawet na biznes alert podane 15 września wczoraj. Już się mówi, że emisje metalu, metanu, przepraszam, które będą tam przesyłane przez Nord Stream 2, że one są straszniejsze od węgla. No, jak myślicie, Unia, która ma teraz fioła na punkcie ekologii, tak to zostawi? No nie, kochani, wrócą do tematu. I zablokują to sami Niemcy. Ja to przepowiedziałem. Mówiłem, żeby się nasza ojczyzna, kochana Polska, nie bała, a ja nigdy wbrew, Ja nigdy nic przeciwko Polsce nie zrobię. Nigdy, bo kocham. I tutaj to znaczy o sprawdzalności. To, że przepowiedziałem pandemię w 2018 maturzyście, mówiłem o tym w pierwszej części. To, że mówiłem Ukraińcom, tym młodym studentom, którzy jechali, że, tej jednej pani, że wkrótce pani, babcia nie będzie Ukraińką. Ona się tak na mnie spojrzała. A okazało się, że babcia mieszkała w donbas Ługańsk I w 2014 roku, kilka miesięcy później, się okazało, no, że, że miałem rację. Że to jakaś tam autonomiczna republika nieuznawana przez świat, należąca do Federacji Rosyjskiej. Jak mówiłem o tym, że będą y, tornada na nowo kto by pomyślał, jakie tornada w Polsce? Do takich rzeczy się nie widziało, jakieś wielkie wiry, a jednak i wskazałem obszar, dokładnie to wskazałem obszar. Zabezpieczyła się pani, napisała piękny list, podziękowała. Nie jestem chamem, nie pokażę anonimowość, chociaż słuchajcie, co to za problem, tak? Ktoś by powiedział: No, przecież możesz napisać maila, udać, że pani do ciebie napisała, a to sam sobie napisać. No nie. Pani do mnie napisała, ale prosiła nie pokazać. I nie pokaże. Moi drodzy, jak powiedziałem o inflacji, określałem procenty, jak mówiłem o tym, że będzie odejście go wina, że będzie y, wybrany Biden na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych, wbrew wszystkim, że rząd będzie miał olbrzymie problemy, że nie będzie pieniędzy z Unii Europejskiej, wskazywałem z jakich powodów. To się wszystko naocznie dzieje. To świadczy o moim profesjonalizmie. A nie to, że ja będę w takim ubraniu czy w innym, to, że ja będę w garniturze granatowym, bo taka jest moda. I Wiadomo, badania socjologiczne tam psychologiczne pokazują, że profesjonalnie się wtedy wygląda. Taki rodzaj manipulacji. Nie? No co, to wizje mają świadczyć o profesjonalizmie. Ludzie tu dla wizji przychodzą, nie dla garnituru. Mało tego, no, mnie na takie garnitury po prostu nie stać. Mnie naprawdę nie stać. Mnie nie stać na. Ja jestem normalnym człowiekiem. Mnie nie stać na takie rzeczy. Po prostu. A na koniec powiem, jestem sobą. Nie jestem biznesmenem, nie będę wchodził w garniturze. Znam trud pracy. Znam trud pracy tak jak wy, tak jak moi widzowie. Nie jestem lepszy od moich widzów. Nie stać mnie, jak powiedziałem, na granatowy garnitur Prady. Oczywiście dar jaki mam jest darem nadzwyczajnym, bez wątpienia, ale to nie oznacza, że ja jestem lepszy od ludzi innych. Nie. Fajnie pani napisała na koniec, to mi się spodobało. To jeden plus, taki to coś dla mnie. No, porównanie jak bochen chleba, tak, bo bochen chleba okrągły, który ja piekę, a na przykład, no, yy, osoby, które mnie znają personalnie, osobiście, wiedzą, że wypiekam swój chleb, może to nagram. Robiłem w tym roku drzemy. Też mam nagrane te filmiki, jak szereg rzeczy, powinienem wam puścić, nie mam na to czasu. Jest tyle pracy. Zwierzęta czekają, idzie zima, ja muszę tu zostawić ich, muszę więc to wszystko przygotować tutaj dla gospodarza. Moi drodzy, jak bochen chleba, tak jak bochen chleba. No, i taka jest moja odpowiedź. Ja szanuję te pani wątpliwości, ja szanuję to, co pani napisała, ale tak się odniosłem. No, tutaj pan napisał, mówi się na fejsie, fejs face to Facebook, że jest pan amerykańskim agentem. No i znowu te tajne, zamknięte grupy, nie? Wiadomo, jak zamknięte, to już ja z góry rezygnuję z bycia tam. Mój kanał, mój kanał jest otwarty. No to pytanie jest takie, skoro według Pana, albo no, no Pan nie stwierdza, Pan mówi, mówi się, że jestem amerykańskim agentem. No pytanie jest takie, czy jest YouTube? Amerykański, tak? Jeśli byłbym amerykańskim agentem, czy jakimś tam współpracownikiem, to przy takiej Największej w Polsce sprawdzalności, mojej wizji, jaką mam. Tu nie powinno być 16 tysięcy subskrybentów. 300, no 16, 300 na ten moment. Na 16 września 21, przepraszam. Ale 116 tysięcy widzów, choć to dopiero rok obecności na YouTube. Raczej by mnie też zapraszano, drogi panie, tu i ówdzie, prawda? A nie chowano. A nie chowano, nie udawano, że taki ktoś nie istnieje. W wyszukiwarkach się nie pokazuje, jak się wpisze słowo jasnowic, gdzieś tam, gdzieś tam w szeregu. Byłbym w telewizji, byłbym w radiu, byłbym był w gazetach. Nie jestem. I zapewne nie będę. Bo niestety na mnie jest położony parol, i, i nie będę. Udają, że mnie nie ma. Bo w Polsce może być tylko jeden jasnowic. No. Ja, ja nim nie jestem. Nie podjąłem się współpracy. Byłbym wszędzie do obrzydzenia, w każdej śniadaniówce, na sylwestra zapraszany. Otwierałby lodówkę, bym wyskakiwał. Może w, na maśle byłbym. I tysiąc książek o mnie by było napisanych beznadziejnie. To jest moja odpowiedź. Bo widzi Pan, jeżeli jest się agentem, jeżeli służby w kogoś inwestują, jeżeli inwestują kasę, dają mu szkolenia, dają mu informacje no mówimy o Jasnowidzu, no to jakieś informacje, że to będzie, to będzie, to będzie, i on robi taką. On wie, że to nie są wizje, więc to są takie wizje, analizy. To zaczynają jednocześnie promować taką osobę. Za wszelką cenę. Nie znam takich przykładów, ale mówię, no może tak być. Może tak być, więc no sam ma Pan odpowiedź, no sam ma Pan odpowiedź. Ale mówię, szanuję każde z tych pytań, które tutaj czytam które was nurtują, niektóre z nich mnie bolą, niektóre dziwią, szanuję, Odno dlatego się do nich odnoszę. Mało tego, jest takie pytanie po wczor pod wczorajszym filmem: dlaczego pan mówi o politykach? Przecież idzie wojna. No idzie wojna. Oczywiście nie wiem, czy to będzie w listopadzie tego roku, choć bardzo prywatnie osobiście się go boję. Nie wiem czy w tym roku, może w przyszłym, ale, no, ale to będzie w czasie opadniętych liści. Ale wychodzę zawsze z takiego założenia, że naprawdę trzeba być przygotowanym na to, co może nadejść. Niżliby to, co jest tak trudne i ciężkie, o czym się mówi, co jak gdyby czuć, że wisi w powietrzu, miałoby zastać nas nieprzygotowanymi. Dlaczego teraz mówię o politykach? Ja o W powiedziałem bardzo dużo. Od początku prawie poświęcałem swój kanał temu. I chciałbym, byście wracali do poprzednich filmów. Dlaczego mam się powtarzać? Jeśli szereg rzeczy zostało powiedzianych, i to z dużą dokładnością, taką dokładnością, że wielu specjalistów, na przykład w filmie film jest 14 kwietnia 2021, wojna, jak się do niej przygotować? Bądź przygotowany, film jeden z trzech podaj ten film dalej. Wojna, jak się do niej przygotować. W tym filmie, moi drodzy, Pani, która jest żoną, z tego co pamiętam, oficera, powiedziała wprost. Jej mąż stwierdził, i to mi szereg ludzi z wojska pisało, mówiło, z policji nawet, że ja o wielu rzeczach nie mogłem wiedzieć po prostu nie ma takiej możliwości, żeby cywil wiedział, a jednak to tylko poświadcza o wiarygodności, poświadcza o tym, że jest to jasnowidzenie. Dlatego zachęcam, żeby te filmy oglądać, żeby wracać do poprzednich filmów. Niektóre mają po 150, po 116, po 80, po 40, ponad 1000 wyświetleń. Warto. A dlaczego o politykach? A czemu nie? A czemu nie? Należy pamiętać, jak doszło do wojny. Kto do tego doprowadził? I co ją poprzedziało, poprzedzało, jakie wydarzenia. To jakby groza tych wydarzeń doprowadzi do jeszcze większych sytuacji. I to jest jakby, te filmy są jakby dla was i dla naszych przyszłych pokoleń. Ku pamięci. Ku przestrodze, ku przestrodze, tak. I na koniec może takie pytanie tutaj: hmm. tyle brzydkich inwektywów słyszałam o panu, a jakby pan nazwał siebie? Jak bym nazwał siebie? Aha, pani napisała za, w nawiasie, w trzech słowach. Mhm. Mam to zawrzeć w trzech słowach. To bym powiedział sobie tak. Człowiek, 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 jasnowic. Aha, to cztery słowa. No to bym powiedział o sobie tak. Człowiek, człowiek, jasnowidz. I tyle. I tyle. Pozdrawiam panią. No i może takie pytanie, co by Pan powiedział o innych jasnowidzach? Co bym powiedział o innych Jasnowicach? Przede wszystkim bym ich serdecznie pozdrowił. To przede wszystkim. I życzył im samych trafnych wizji, bo jeżeli mają większe kanały od moich, od mojego, to muszą mieć trafniejsze wizje, bo biorą wielką odpowiedzialność za to. Że ludzie ich słuchają, że no nie powinni się mylić, dlatego że no jednak mają większą, są większą tubą. Są większą tubą. To nie na podstawie mojego kanału ludzie zmieniają swoje życie, tylko na podstawie tych wielkich kanałów. No. Dlatego życzę im jak najlepiej, samych sprawdzonych wizji, odwagi, no, a tak konkretniej. Co bym powiedział? No, że wielu czyni z tego na pewno biznes. Liczą się pieniądze. Oni nawet wyglądają jak biznesmeni. No, niewielu jest z powołania. To na pewno. I też niewielu ich takich jest faktycznie, prawdziwych. Też, co mogę powiedzieć, zauważam na przykład, że znają moje filmy. To na bank. Znają moje wizje, bo w ich słowach. Dostrzegam moje wizje z naszego kanału. Wizje z zeszłego roku, tylko używają innych sformułowań, innych słów, ale powtarzają. Tak. Tak, ja ich pozdrawiam. To na pewno. I dobrze życzę. Bo dobrze życzę nam wszystkim. Dobrze. No, ile tu? Ojej, 30 minut. Dobrze. Słuchajcie. O pier... Wracajcie do pierwszej części, znajdziecie link w opisie do tego filmu, w komentarzu moim, który zostanie przypięty, a także w, w tym, tym takim propozycji od YouTube'a. Na koniec tego filmu, chyba 40 sekund czy 30 przed końcem. Także wracajcie do pierwszej części, nie da się zrozumieć. Tego filmu bez pierwszej i każdej następnej części. Moi drodzy, przed Wami karty. To jest taki ogólny ogląd tego, jaka energia będzie towarzyszyć mi podczas dzisiejszych rozkładów, a jest to tarot z jasnowidzeniem. Pytam się o Polskę, o sprawy wewnętrzne. Zaczynamy. Uła. Pytanie, co czeka polską gospodarkę? Co... Czeka polską gospodarkę do końca tego roku? Co czeka polską gospodarkę do końca tego roku? Starot z widzeniem. No moi drodzy, przyszło mi takie myśli, że już do końca tego roku, może, będziemy. Nie może, na pewno. Dostaniemy taką informację medialną, że dwie duże firmy, ale naprawdę duże, Wycofują się z Polski, zamykają się, wycofywanie film z Polski. I też taka myśl mi przyszła, że zaraz będziemy świadkami tego, Po wielkiej burzy, nie wiem o co chodzi, że ludzie będą z Polski uciekać. Ludzie i firmy zagraniczne. No dobrze, ale to podczas stosowania, bo to jest staroc jasnowidzenia. Ja na karty patrzę jako Jasnowic. tak je interpretuję. Co czeka polską gospodarkę do końca tego roku? Przede wszystkim, dysonans w czynach, wielki dysonans w relacjach i brzydkie postępowanie wobec Polski sprawi, że będziemy tracić w Ale teraz, tak, dysonans w słowach, i tutaj w środku, czyli płynący. Z, od naszych polityków, którzy co innego będą mówić, co innego faktycznie robić, i to będzie społeczeństwo bardzo zauważać, że będzie wiele się mówi, taka kampania, nawet mi słowo przyszło kampania No będzie już częściej czuć, że to jest kampania taka przedwyborcza że będzie się mówić, ile to rząd nie robi dla firm, dla przedsiębiorców, żeby ich ratować. A w gruncie rzeczy, koniec końców, będzie. To wszystko jakby diabłem podszyte, w sensie, będzie na odwrót, będzie właśnie piłowanie, tępienie i wyciąganie jak najwięcej pieniędzy, zarobionych pieniędzy przez przedsiębiorców. Tak, to po pierwsze dysonans. I teraz, jak dysonans w relacjach i brzydkie postępowanie ze świata wobec Polski. Tu chyba wyjdzie na jaw, że jest gorzej, gorzej, jak myślimy w tych relacjach Unii, z Unią Europejską. Że będziemy ukarani. To osłabi gospodarkę. Też wyjdą jakieś trzy, albo to będą 3%, albo. 30% albo trzy takie um, jakby statystyki, ale europejskie, jakieś ważniejsze, nie krajowe, rankingi jakieś, których Polska będzie już niżej, a jednak firmy zagraniczne patrzą na te rankingi. Będzie się mówić gdzieś w Europie. Że Polska z tygrysa stała się kotem, że albo nawet że jesteśmy wypchanym tygrysem. Czyli że udajemy tygrysa, a nim nie jesteśmy. Tak. Ale chcę powiedzieć jedną rzecz bardzo ważną, że Będziemy słyszeć o wzroście, że Polska tam jakiś wzrost PKB duży, w sensie na przykład 3,7, 3,8, 4,2, ale i wiele krajów, zadziwiająco, będzie to mówić. Tak jakby nic się nie wydarzyło wcześniej, ale przyjdzie coś ze świata. Nie wiem, czy nie z Chin przyjdzie coś ze świata i z przyrody z ziemi. Co sprawi, że gospodarki będą pikować. I chcę powiedzieć, że jest to zaplanowane. Wszyscy o tym wiedzą, ale wszyscy muszą grać. To jest taki tytanik, ale muzyka była do końca. To tyle, co w gospodarce. Jak to wszystko runie upadnie, to będzie to w czasie, gdy najmniej się będziemy tego spodziewać. To zapamiętajcie. I cały czas mi się to przewraca. Dobrze. Takie na żywo. Dobrze, kolejne pytanie. Hasło inflacja. Inflacja w Polsce. Hasło. Inflacja. Hasło inflacja w Polsce. Inflacja w Polsce do końca tego roku. Hasło inflacja w Polsce do końca. Roku. Powiem wam coś. Wiecie, co mi przyszło? Kiedyś Ukraina będzie wielkim krajem. Widzę ludzi. Słuchajcie. Ja przedstawiam wizje tak jak są. Bez analizy, interpretacji. Chyba mówię o dalszej, długiej przyszłości. Ale widzę, że po czymś bardzo trudnym, nie szybko Polska będzie w czołówce, ale będzie wielkim krajem. Widzę dużą integrację Polski z tamtą, z Ukrainą, ale nie teraz. Mówię o przyszłości dalszej. Widzę Polaków wyjeżdżających autokarami do Ukrai na Ukrainę do pracy. Ale widzę, że świat się po czymś wtedy będzie odbudowywać. Będziemy może nie do pracy, może po nowe ziemie, może żyzne. Może żeby zasiedlić? Przepraszam, że to mówię teraz. Pytałem się o gospodarkę i inflację, ale jakby myśli wybiegły do przodu. Autokarami. Wiem, że świat jest po czymś, bo widzę ciemność, szarość. Widzę, że niewiele jest światła, prądu, ale jadą. By świat powoli staje na nogi. Jadą po pracy. Ambasada Polski na Ukrainie. Pełno flag. To jest ciekawe. Tam będzie można się najeść w ambasadzie. Przepraszam, głupie te wizje. Dobrze. Hasło inflacja. 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 inflacja, inflacja. Do końca tego roku. Zobaczcie, same karty ukrycia. Spójrzcie, tutaj mamy tutaj, mamy kartę. Gdzie dwa kielichy są ukryte, tu mamy kartę, gdzie coś, co w kontekście tych dwóch, to coś, co wyjdzie z ukrycia, przygniecie ludzi, a tu jest samo ukrycie czyli prawda o inflacji to, co ja mówiłem, wyjdzie na jaw. Cała prawda wyjdzie na jaw, ale pod koniec ...tego roku. Moi drodzy... Cieszcie się, moi drodzy, z teraźniejszości. Cieszcie się jeszcze z wolności. Cieszcie się z tych pieniędzy, które mamy. Cieszy się z owoców swojej pracy. Przyjdzie czas, że zostawimy to za sobą. Napawajmy się smakiem teraźniejszości. Będziemy podążać w stronę trudnej przyszłości. Straty nas czekają. W kapeluszu pełnym nieba tery pracuje, mówi tak. Dlaczego się odchodzi, aby powrócić, aby ujrzeć miejsce, z którego się wyruszyło? Nowymi oczami i w nowych barwach. Mówi on także, po to się odchodzi, żeby ludzie spojrzeli na Ciebie inaczej. Powraca się do miejsc, z którego się zaczęło. Nie jest tym samym, co nienaruszenie się z niego nigdy. Moi drodzy, to oznacza, że będziemy. Wracać do tego, co było, do tego, co było na początku lat 90., 80., 90., przepraszam, czasów Balcerowicza i powiem więcej. Powiem więcej, jego będzie się częściej pokazywać współcześnie, teraz w telewizjach, w radiach, częściej jakoś mówić. By sugerując społeczeństwu, że przyjdzie coś takiego jak nowy plan Balcerowicza, to oczywiście tak się nie będzie nazywać. Ale będzie plan, próba odbudowy. Ale po tym wszystkim. Nie będzie tak jak dotychczas. Październik obedrze nas ze złudzeń. Nie będzie tak jak dotychczas. Październik i listopad obedrą nas ze złudzeń. Zmieni się nasz tok myślenia, bo zmienił się świat. Wokół nas świat gospodarczy, finansowy. Ale mówię Wam, też się nie załamujcie, dlatego że, zobaczcie, jeszcze jest przyszłość przed nami. Nie upajajmy się rozlanym mlekiem. Przejdziemy to wszystko. Wyrównamy to wszystko. Odbudujemy gospodarkę. Ruszymy do przodu. Mo właśnie, powiedziałem, wiele w tym roku będzie się kończyć, i jakby kończy się też ta ułuda, ta nieprawda tego świata. Wyjdzie to na jaw. Coraz więcej ludzi będzie to widzieć. Inflacja. Będziemy świadkiem też dziwnej sytuacji. Co innego dane gusu, a co innego wiedza polityków opozycji. I będzie się o tym głośno mówić. Czekają nas roszady rządowe w rządzie, które mogą dosięgnąć też ludzi z Ministerstwa Finansów. I to jeszcze w tym roku, lub na początku przyszłego. Dobrze, kolejna sprawa. Ta pandemia. Ten wirus. Pandemia, wirus, korona. Czy to do końca tego roku znowu wybije tak, jak w 2020 roku, że będziemy zlockdownowani, że będziemy musieli wrócić do masek na ulicach, do wielkich obostrzeń, Moi drodzy, myśląc o tym, już przyszło mi słowo czystość. Będziemy musieli dbać o czystość. Wiele się będzie o tym mówić. O czystości. Uczniowie, cieszcie się, że jesteście jeszcze razem. Zatęsknicie za tym. Wkrótce szkoły będą zamknięte. Mało tego, oni znają datę. Minister Czarnek zna datę. Ja wiem, że to jest starot, z widzenie miało być, ale no przychodzą mi te myśli, przychodzi mi ta intuicja. Chodzi za mną taka cyfra 17. Czy to będzie 17 października? Czy to będzie za 17 dni? Nie wiem. 17. Czy młodsi uczniowie będą mogli zostać od 17 roku życia pójdą na lockdown? Trudno powiedzieć. Moi drodzy, no właśnie, to może być tym tąpnięciem, że teraz się tak cieszymy, że może odbuduje się to wszystko, a znowu przyjdzie zlockdownowanie, znowuż te przedsiębiorstwa staną. Nikt tego nie chce, ale to będzie szło po całej Europie jak po sznurku od nowa. Ale wiecie w jaki sposób? Teraz? W taki sposób, że kiedy to będzie w jednym kraju realizowane, to w drugim, nawet obok, będzie dużo wolności. Tak ma to wyglądać. Jak domino, jeden za drugim, jeden za drugim. Tak, żeby jednak społeczeństwo tego nie za bardzo zauważyło. No ale dobrze, pytam się kart. Pandemia. Czy wrócą te obostrzenia jak... Może inną talię. Czy wrócą te obostrzenia jak... O. Jak w zeszłym... Jak w zeszłym roku. Czy wrócą te obostrzenia, że będziemy musieli po ulicach maskach, że będziemy musieli tak dbać o czystość, że będziemy musieli zamykać te przedsiębiorstwa, różne firemki, firmy. Co tutaj się wydarzy? No, moi drodzy, bardziej bym ustawił tą kartę w ten sposób, tak jak ja. Bo to jest z jasnowidzenie. To nie jest dawanie pieniędzy, to jest strata, odpływanie i brak ochrony. Moi drodzy, niestety, wielu przedsiębiorców od, odczuje brak ochrony. To, co powiedziałem, pytając się o gospodarkę, będzie ze strony rządu płynąć takie słowo, że ochrona, że dbamy, że to, że tam. Ale pieniędzy nie ma. Będzie odpływanie, brak ochrony. Kiedy dłoń jest zwrócona wnętrzem do, do góry, wszystko spoczywa na niej bezpiecznie, tak? Wezmę sobie tą czekoladę, jest bezpieczna, no ale jak odwrócę grzbietem do góry, noc wszystko się sypie. O, i spadła mi róża. Biało-czerwona. Tak. Tak, kochani. Pieniądze będą przylatywać między palcami. Stracimy bezpieczeństwo. Wielu grunt usunie się spod nóg. Straty. Będziemy ratować się czymś. To będzie dotyczyć zdrowia. Będziemy czymś się ratować. Teraz, tak patrząc na te karty, tak myślę, że że jednak nie, że będziemy uczciwym, dobrym przyjacielem dla samych siebie, takim wojownikiem. O swoje przedsiębiorstwa, o swoje gospodarstwa domowe, o swój budżet. Będziemy takie poczciwiny. Zobaczcie, spójrzcie wokół jest woda, ale zobaczcie, bo jest woda. Spójrzcie on jest na środku przestworu oceanu. Zewsząd otacza go woda. Ale on nie zmoczył nawet palca nogi. Nie da się ponieść temu wielki bunt w społeczeństwie. To myślę, że to jest ostrzeżenie dla tych, którzy będą tego słuchać, a którzy mają jakąś decyzyjną w sobie. Jeżeli przekroczycie granicę, a już społeczeństwo jest prawie do ściany. Będzie bunt. Tu, w tej karcie, jest bunt. Ale ten bunt będzie tłumiony, bo w tej karcie też jest niewdzięczność. Bo za dobroć. Ja powiedziałem taka poczciwina, nie. Staranie się pomóc. Będą ludzie starali się ratować, na siłę otwierać, walka znowu. Ale za to będzie niewdzięczność. I to będzie naprawdę chodziło o pieniądze. O pieniążki. O swoje firmy. O swoje firmy. Harta. Czy przyjdzie nam się na nowo zmierzyć z pandemią koronawirusa w ciągu trzech miesięcy? Czy przyjdzie się nam zmierzyć na nowo? No tak, oczywiście. Oczywiście, że tak. Przyjdzie nam się zmierzyć dokładnie. To jest żołnierz. Z czym się on zmierza, tak? Z siłą większą od niego. Ale stara się. Walczy. No. Czy będziemy zlockdawnowani? Pozamykani? Będziemy. Pustelnik jest zamknięty. On jest w izolacji. Będziemy. Zresztą ta karta o tym mówiła. Bo ta postać jest jakby w izolacji. W Wokół jest woda, on nie ma. On nie może zrobić kroku do przodu. Ta postać. Dlatego, że wpadłby w przestwór oceanu. Jego bezpieczeństwo to jego kwatera. Spójrzcie, Tego te metr na metr, jak to się mówi. Kochani. Wielu wiem, że mówi, że będzie lepiej. Ja Pamiętam takiego gościa, który się niby jasnowidzeniem zajmuje, który powiedział, że. Yy, że będzie w ogóle cudowny ten rok. Ja to pamiętam, mam ten, tą pamięć. Będzie cudowny, no. no. Jak sprawdziło się to, co ja mówiłem? Dobrze. No i na koniec pyta się pani Jolanta Rybak Knapp wczoraj się pytała w tym filmie w tej pierwszej części. Ważne, rozruba polityczna przed nami, część pierwsza z trzech. Dziennik możecie znaleźć w opisie do tego filmu oraz w moim komentarzu do tego filmu, który będzie przypięty oraz w filmie, który na koniec będzie proponowany. Pytanie takie, pani Jolanta Rybaknap. Jeszcze raz cię proszę, kochany Nazarze, o ustawę haniebną 1449, która ten nierząd, którą ten nierząd chce ustalić. Odpowiedziałeś na lajwie, że... Z jasno widzisz, proszę bardzo, bardzo, to jest dla nas Polaków kluczowe. Pozdrawiam serdecznie wszystkich wolnych ludzi. Jolanta z Krakowa, pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Ustawa 1449 to jest taka ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw. I ona bodajże czeka na pierwsze czytanie, nie? Moi drodzy, jest to haniebne. Jest to haniebne, bo dla mnie każda sytuacja, która dzieli ludzi, to jest niegodziwość. Dlatego, że, zobaczcie, w mojej rodzinie też jest yy, kilka pań, które są w ciąży. I które są, przepraszam, które były w ciąży, ale są karmiącymi matkami teraz po urodzeniu dzieci. I żadna z nich nie zdecydowała się na. Po rozmowie ze mną na zaszczepienie. I ja to rozumiem, dlatego że jeżeli nie mają pełnej wiedzy na dany temat, jeżeli obawiają się, a są matkami i patrzą przez pryzmat miłości i bezpieczeństwa, zabezpieczenia dziecka na to, że karmią, to. Nie podejmują ryzyka, nie podejmuje się ryzyka. Ja to rozumiem. I teraz, dlaczego one miały być uznane za gorsze? Tylko dlatego, że nie przyjęły igłowania, a ktoś inny przyjął? Nie rozumiem tego. Mało tego, jest taki artykuł, bo ja tu nie jestem specjalistą. Do rzeczy. Wygląda to bardzo nieciekawie. Warzecha wskazuje niebezpieczne punkty projektu 1449. Ja tutaj się nie będę z tym mocował, ale tylko powiem Państwu tak, co mi się skojarzyło. Patrzcie na Niemcy. Z Niemiec, o dziwo z Niemiec, od nowego kanclerza Niemiec wypłynie. Pewna szansa na to, aby to całe zło zastopować, nazwać po imieniu. Tak. Ale też przyszło i drugie światło. Do mnie, że nie uda się to. Wiecie, co ja sobie tak myślę? Ja kiedyś to powiedziałem: że Rosja, że Putin, nie chcąc zgodzić się na pewne rzeczy, kurwa, że ja to muszę powiedzieć. Że ja, że mi takie światło przychodzi. A zawsze mam mówię to, co światło przychodzi. Przez te wizje, co widziałem, co Rosjanie będą na terenie Polski robić, nie lubię Putina, ale muszę to powiedzieć, że jakby plany tych złych ludzi, których różnie nazywamy na literę N. O, że one się nie powiodą, że właśnie przyjdzie ta wielka W, która to zastopuje. I teraz pytanie jest takie, czy ta wielka W, czy te ich plany, to co chcą zrobić, co straszniejsze i groźniejsze? O no właśnie. Pytanie jest takie, czy. Pytanie jest takie, czy. Ustawa 1440. Jak na tą ustawę powinniśmy najpierw patrzeć? Jak na nią powinniśmy patrzeć? Jak ją ocenić prawidłowo? To jest ta karta. Zakryta. Drugie pytanie. Czy ona będzie przyjęta? I trzecie pytanie. Czy. Ta ustawa będzie zrealizowana w części, bo takie mi słowo przyszło. Część. W części. Jakby część tej ustawy. Jakby wielkie zmiany nastąpiły w tej ustawie. Jakby część. Czy dobrze myślę? I teraz tak, lecimy. Jak powinniśmy ją ocenić? Runy. Karty runiczne. Mamy się nie bać. Bezcelowe działanie, oderwanie od rzeczywistości, wyalienowanie, paraliż umysłowy, można powiedzieć. Ci, którzy stworzyli to, to te upośledzeni, chyba. Moi drodzy, bez obrazy, oczywiście. Bezcelowe działanie. Nie bać się tego. Tak jakby miało być to nieprzyjęte. I drugie pytanie, właśnie, czy to będzie przyjęte Naudis. Nie, to będzie pokonane. Nie bójcie się. Powiedziałem, coś dobrego wyjdzie z Niemiec. Coś dobrego, jakieś zwiastuny dobre. To będzie pokonane. Przezwyciężone. Bo ta karta jest naudis, to jest taki jakby talizman, który pozwala wiele przezwyciężyć. Tu jest wiele adrenaliny przy tym temacie. Ale ta karta działała godząc. Poprzez sprytne działania nie przejdą te sprawy. Te sprawy doprowadzą do podziału wewnątrz Pisu. Jeśli Kaczyński chce rozwalenia własnej partii, nie mówię Zjednoczonej Prawicy, ale Pisu, niech to przepycha. Niech to przepycha. Ale usłyszy na moim kanale, że też się przyczynił do upadku Polski. Taką dziadowską ustawę, gdzie my potrzebujemy jako społeczeństwo pokoju, spokoju. Po prostu się po ludzku nie godzi. I nie będzie tu mojej akceptacji ani zgody. I jednym głosem mówmy. W części to będzie zrealizowane. No, w części. To jest karta realizacji. To jest działania w części, na pewno w części. Coś z tego będzie zrealizowane, ale mówię: upadek rządu i to, że oni się tam wewnątrz zaczną kotłować, kłócić z tego też powodu. No, ja powiem jeszcze więcej: wskazówkę, że każda opcja która pójdzie za głosem społecznym, zapisze się dobrze, zapisze się dobrze. Trzeba słuchać społeczeństwa. Dlaczego Polskę trzy razy dzielono na ludzi będących zapisem za PO, później na Wierzących, niewierzących zapisu na tych gejów, na te, te wszystkie te formacje różne i, 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 i tych y, normalnych, na wierzących, niewierzących, a teraz na jakich? Zaigłakowanych i niezaigłakowanych, na ofiary zaigłakowania i nieofiary zaigłakowania? Nie rozumiem. Po co ten naród ma być dzielony od środka? Komu to sprzyja? Te pytania zadam sobie w trzeciej części, bo będę mówił o sprawach zagranicznych. Panowie, wstyd, politycy, wstyd. Moi drodzy, kończę. Zdenerwowałem się, muszę sobie zrobić herbatę. Polsce jak najlepiej. Wszystkiego dobrego.